filmowe klatki biegną 24-25 na sekundę, no a u nas leci szybko czas z filmowymi seansami, bo już grudzień. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy w opolskim Heliosie wraz z panią dyrektorą Anną Domagałą. Dzień dobry, pani Anno. I grudzień to też jest taki miesiąc, gdzie bardzo często otrzymujemy i sami dajemy prezenty. A jak prezenty to dzieci, a jak dzieci to filmowe seanse. Pamiętam, mówiliśmy już o filmowych porankach, ale dzisiaj troszkę właśnie może powiedzmy o dzieciach w kinie, a nie o dorosłych, bo o dorosłych ostatnio mówiliśmy przez wiele tygodni. Natomiast dzieci także szukają czegoś dla siebie i tak naprawdę nasiąkamy tym kinem i filmom dzięki animacjom, ale nie tylko. A Helios także proponuje dzieciom, pamiętam to już od dość dawna, cykl zatytułowany Helios dla dzieci. Jak ten rok byśmy podsumowali, pani Anno, właśnie jeśli chodzi o te propozycje i te cykle dziecięce? Helios dla dzieci to taki cykl, który bazuje owszem na premierach filmowych, czyli jeżeli gramy coś fajnego w naszym bieżącym repertuarze, wybieramy te najciekawsze propozycje i okraszamy je dodatkami, czyli konkursami, zabawami na sali kinowej. Zawsze te projekcje są specjalnie oznaczone, o specjalnej godzinie i to jest taka propozycja związana z bieżącym repertuarem. A jeżeli chodzi o ten rok 2021, to tak naprawdę był wyśmienity, bo praktycznie co piątek wprowadzaliśmy jak nie jedny propozycje, to nawet dwie, trzy kina familijnego i one były naprawdę wyśmienite, bo bawiliśmy się i ciekawe propozycje, jeżeli chodzi o nowe tytuły i te powtarzane, odgrzewane też w nowej odsłonie, wszystko to naprawdę było na wysokim poziomie i sama z przyjemnością wiele tytułów oglądałam, więc to jest jedna z odsłon Heliosa dla dzieci. Oprócz tego mamy nasze projekty zwane porankami filmowymi, co drugą niedzielę specjalnie o 10:30 albo Strażak Sam, albo 44 koty, zawsze nie za ciemno, nie za głośno, na sali zawsze jakieś konkursy i atrakcje. Trzecia noga to pierwszy raz w kinie, to taki ciekawy projekt, kiedy zapraszamy tych najmłodszych, kiedy każdy dostaje dyplom, że pierwszy raz w kinie był, gdzie na sali są specjalne krótkie filmiki dla tej widowni. Czyli taki kinowy żłobek. Taki kinowy żłobek, i bo my naprawdę wierzymy w to, że tak jak pan powiedział, panie Donacie, trzeba od najmłodszych lat tą pasją kinową nasączyć, pokazać, że kino jest fajne, że jest przyjemnie, że nie trzeba się bać, żeby potem ten dorosły widz do nas też wrócił, więc specjalne pokazy z bieżącego repertuaru, poranki filmowe, pierwszy raz w kinie, czy teraz tak jak mamy, specjalny weekend mikołajkowy. Przez 3 dni wybrane tytuły, konkursy, zabawy i naprawdę bardzo duży wybór tych filmów, bo mamy od Gwiazdki Klary Mu, gdzie naprawdę jest to film bez ograniczeń wiekowych, ale mądry, ciepły, przyjemny i będziemy się tym zwyczajom gwiazdkowym przyglądać. Dla takich najmłodszych po drodze mamy nasze magiczne Encanto, taką już kreskówkę, animację dla tych troszkę starszych. Mamy Clifforda. No czekam, nie ukrywam, że czekam, bo chyba każdy z nas przeżył to w dzieciństwie. Tak, ale właśnie tutaj idziemy krok dalej, bo pamiętamy kreskówki, animacje, a tym razem Clifford zagrości w filmie fabularnym, odpowiednio oczywiście tam komputerowo zmontowanym, ale będzie to normalny pełnometrażowy film, gdzie będziemy patrzeć, jak ten mały czerwony pies staje się wielkim czerwonym psem i jak go uratować, żeby jednak nie straszył Nowego Jorku i okolic. Więc bardzo ciekawa propozycja na Mikołajki. No był Garfield, miłośnicy kotów mieli jedno, no to teraz trudno, żeby miłośnicy psów nie mieli drugiego. Tym bardziej, że tak jak zauważyłeś, mamy w pamięci te kreskówki wszyscy z dzieciństwa, oglądaliśmy sami, nasze dzieci, a teraz zobaczmy, jak to wygląda na dużym ekranie. Czyli dołącza do Scooby-Doo tak naprawdę Clifford, prawda? Bo film ze Scooby-Doo też stał się filmem fabularnym. No trzymam kciuki, żeby to była lepsza odsłona i obyśmy wszyscy byli zachwyceni tym filmem, bo na taki się zapowiada. Ale dzieci też lubią taką fabułę, nie tylko obrazki, nie tylko kino animowane, ale też tak jak wspomnieliśmy, kino familijne. Tak, i w sumie muszę powiedzieć, że mamy tutaj bardzo ciekawą propozycję Chłopiec w chmurach i jak pokazała na przykład Bella i Sebastian, mieliśmy 3 odsłony tego filmu na naszych dużych ekranach. Mamy tytuł fabularny, mamy postaci ludzkie, zwierzęce, wszystko sprytnie połączone. W przypadku Chłopca w chmurach film jest o tyle ciekawy, że w tle mamy prawdziwą historię. Mamy młodego głównego bohatera, Tomasa, który wyjeżdża na wakacje do swojego ojca, szalonego ornitologa i ma misję, nauczyć dzikie gęsi bezpiecznej drogi do Norwegii. I jeszcze to wszystko pokazać na ekranie, żebyśmy się zaangażowali, żeby to było ciekawe. Naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo fajne kino, które zaangażuje całą naszą rodzinę i też z takim ekologicznym przesłaniem, to ważne. Więc no, do wyboru 4 propozycje. Weekend mikołajkowy z Helios dla dzieci, moim zdaniem super alternatywa na to, żeby te mikołajki spędzić fajnie, nie tylko filmowo, ale też edukacyjnie.
Czyli od jutra mają rodzice z dziećmi, jak to się mówi, przedłużony weekend. Mają przedłużony weekend. Zachęcam, żeby zajrzeć na nasze strony internetowe, poszukać tych odpowiednich seansów, zobaczyć, czy są jeszcze miejsca, sprawdzić, jakie tam dodatkowe atrakcje dla Państwa przygotowaliśmy, bo wszystko na naszej stronie będzie opisane. I to jest taka, że tak powiem, takie miejsce, gdzie można wszystko odnaleźć i do nas po prostu trafić, bo warto coś dla siebie wybrać. No to teraz warto będzie jeszcze chwilę z nami pobyć, dlatego że mamy dla Państwa jak zwykle niespodziankę i podwójne wejściówki za chwilę mogą do kogoś z Państwa trafić. Jeśli podadzą Państwo prawidłową odpowiedź na pytanie w naszym konkursie, odpowiedzi dwie, te podane prawidłowe najszybciej, nieedytowalne oczywiście będą nagrodzone. Pani Anno, no to o, feria filmów dziecięcych, cóż by to wybrać za pytanie? No tak, pytanie, moi drodzy, jak zawsze jest trudne, a brzmi ono w następujący sposób. Jakiego koloru jest pies Clifford? Jakiego koloru jest pies Clifford? Myślę, że Państwo już piszą te odpowiedzi i poradzą sobie błyskawicznie. No to wiemy, jakiego mamy kinowego Mikołaja, a niebawem też będziemy wiedzieć, jakie czekają nas dla dorosłych, młodzieży i dzieci kolejne projekcje w opolskich Heliosach w grudniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za to dzisiejsze filmowe spotkanie, a Państwa zapraszam na kolejne już za tydzień.